Espera Pro KDJ. Zanim przystąpisz do montażu kabiny Espera Pro KDJ, przeczytaj uważnie instrukcję i sprawdź, czy produkt jest kompletny oraz pozbawiony ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Kabinę możesz zamontować na dwa różne sposoby. Bezpośrednio na podłodze lub na odpowiednim brodziku. Pamiętaj, aby sprawdzić przed montażem wypoziomowanie brodzika lub podłoża. Jeśli podłoże lub brodzik jest prawidłowo wypoziomowane, podłóż w miejscu, gdzie będą znajdowały się szyby i profile, silikonowe podkładki o grubości 1 mm. Jeśli nie jest, zastosuj grubsze podkładki dołączone w zestawie, tak aby uzyskać poziom. Korzystając z wymiarów zamieszczonych w tabeli, zaznacz miejsce montażu profilu u ścianki bocznej kabiny. Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny na brodziku lub podłodze. Zwróć uwagę na zachowanie pionu montowanego profilu. Przykręć profil U do ściany. Wsuń ścianę boczną kabiny w profil U. Pamiętaj, aby naklejka oznaczająca stronę powłoki znajdowała się wewnątrz kabiny. Może być usytuowana u góry, na środku lub na dole szyby. Sprawdź ustawienie ściany zachowując jej pion. Regulacja wysuwu szyby z profilu wynosi od 6 do 16 mm. Wsuń uszczelkę klinową pomiędzy profil U i szybę. Aby ułatwić montaż, użyj płynu do szyb. Przytnij ją. Zmierz odległość od krawędzi szyby ścianki bocznej kabiny do ściany, dodając 18 mm do zmierzonej odległości. Następnie oznacz miejsce montażu profilu U frontu kabiny, odmierzając obliczoną odległość i zamontuj go. Pamiętaj o zachowaniu pionu. Korzystając z szablonu, oznacz miejsce montażu klamry przyściennej. Przykręć klamrę do ściany. Ściankę stałą frontu zamontuj w analogiczny sposób jak ścianę boczną kabiny. Pamiętaj o podkładkach pod profil i szybę. Naklejka oznaczająca powłokę musi znajdować się wewnątrz kabiny. Tak samo jak w przypadku ściany bocznej, zakres regulacji wynosi od 6 do 16 mm. Kabinę można zamontować na dwa sposoby – z listwą progową lub bez listwy progowej. Pokażemy montaż kabiny z listwą progową. Odmierz odległość między ścianką stałą frontu kabiny i ścianą boczną. Od wyniku odejmij 24 mm. Na wyznaczony wymiar dotnij listwę progową. Zamontuj listwę progową, wsuwając w nią suwak dolny oraz narożny łącznik listwy progowej. Rozkręć klamrę środkową. Montując część klamry do szyby, pamiętaj, aby pierścień regulacyjny ustawić w pionie. Zdemontuj górną część klamry środkowej. Korzystając z szablonu, zamontuj klamrę na ścianę boczną kabiny. Dokręć klamrę.
Zamontuj rolki oraz uchwyt do szyby drzwi. Kostki w bieżnię. Nasuń bieżnię na zamontowane wcześniej rolki szyby drzwi. Całość osadź na klamrach mocujących. Wykonaj otwory montażowe w bieżni. Przykręć wkręty montażowe bieżni. Przykręć pozostałą część klamry środkowej. Zwróć uwagę, aby między klamrą a bieżnią nie powstała pionowa szczelina. Zamontuj uszczelki pionowe na szybę ścianki stałej frontu i drzwi, zaczynając od dołu kabiny. Dotknij je. Piórko uszczelki na drzwiach musi zostać wycięte od góry na długość 55 mm. Zamontuj uszczelkę narożną. Zacznij od dołu, wsuwając w narożny łącznik listwy progowej. Przytnij ją. Zmierz długość listwy progowej między łącznikami. Na ten wymiar dotknij uszczelkę poziomą. Wsuń uszczelkę od spodu w listwę progową. Załóż suwak na szybę drzwi i wepnij go w korpus. Ustaw drzwi na środku i zamontuj mechanizmy soft close i soft open na końcach bieżni. Zwróć uwagę na odpowiedni dobór strony mechanizmu. Za pomocą klucza rolki i klucza imbusowego wyreguluj wysokość szyby drzwi względem ściany bocznej, tak aby krawędź szyby stykała się z uszczelką narożną na całej długości. Zamontuj osłony rolek i dokręć je. Zamontuj zaślepki profili pionowych.
dotnij podłożone wcześniej podkładki silikonowe. Uszczelnij kabinę silikonem sanitarnym grzybo- i pleśnioodpornym. Pamiętaj, że czas schnięcia silikonu wynosi minimum 24 godziny. W tym czasie nie można korzystać z kabiny prysznicowej.